Cześć, z tej strony trap.pl, a dziś, tak jak zapowiadałem, porozmawiamy i omówimy sobie najnowszy track Lil Peepa pod tytułem Cry Alone. Jak zawsze, ocenimy poszczególne aspekty tejże piosenki, no i porozmawiamy sobie, czy nowy, wkrótce wychodzący album Lil Peepa jest dobrą sprawą, czy dojeniem kasy z nieżywego Gustawa. Tak więc, jeśli taki temat, no i omawianie piosenek na tym kanale wam się podobają, to zachęcam, żebyście już teraz na starcie zostawili łapkę w górę. I jeszcze zanim zaczniemy, to tak jak zawsze przypominam, że jest to tylko moja subiektywna opinia, a na wszystkie tematy, które poruszam tutaj w filmie, zapraszam do dyskusji na dole. To może dzisiaj zrobimy sobie na odwrót jak ostatnio i zaczniemy od omawiania tekstu. Bo racja, nie jest on jakoś bardzo rozbudowany, ale jednak jak najbardziej prawdziwy, bo opowiadający historię Gustawa. Zapraszam wszystkich na drugi kanał, gdzie właśnie jest tłumaczenie tejże piosenki. Link macie w przypiętym komentarzu. Tak więc Gustaw w piosence opowiada swoją historię z liceum, gdy był po prostu zwykłym dzieciakiem, na którego bogaci koledzy patrzyli trochę z góry. Nie mógł się z nimi kumplować, bo czasem nawet bogaci rodzice zabraniali swoim dzieciom zadawać się zbytniej Szynkasem. Do tego Gustaw okropnie wspomina tamten okres, no i jak śpiewa, nienawidzi swojego rodzinnego miasta. Teledysk za to może podsumuje po prostu tak, że Peep to jest po prostu król i zdecydowanie najlepszy artysta we swoim własnym stylu, który sam wytyczył, który tyle osób na całym świecie próbuje teraz odgapiać. Wyraźnie widać, że Gaz najlepiej do tego pasuje, jego osobowość i brzmienie razem z tymi wizualnymi efektami wideo buduje taki klimat nieosiągalny dla innych małpujących twórców. To teraz opowiem wam, jak w ogóle ta nuta powstała, bo znów pojawiają się komentarze: Lil Peep żyje, przecież jak on wrzucił i nagrał ten teledysk. I już naprawdę nie wiem, czy jest to po prostu bait, czy ludzie serio w takie rzeczy wierzą przez niektórych debili z internetu. Jak możemy nawet zobaczyć po włosach Gasa, nuta została nagrana bardzo dawno temu. Dokładniej, aż półtora roku temu, w maju 2017 roku. Czyli tylko kilka miesięcy później od nakręcenia na przykład Switchblades. Jak podaje producent teledysku, nagrali go spontanicznie z Gasem, gdy zgadali się o pierwszej w nocy i z tego co napisał, można też wywnioskować, że mniej więcej wtedy też Gustaw tą piosenkę nagrał. Warto dodać, że w tamtym czasie Lil Peep wcale nie był aż taki znany i popularny jak dziś. Jeśli dobrze pamiętam, miał nawet 100 tysięcy obserwujących na YouTubie, to było przed tym wielkim boomem na niego, który zaczął się wraz z nutą Benztrack. I myślę, że nagrywając tą nutkę, nie spodziewał się tego, ile osób za półtora roku będzie czekać właśnie na tą nutkę i na cały album. No i tym bardziej, pomimo że często rapował o swojej śmierci, myślę, że też na pewno nie spodziewał się tego, że już za pół roku nie będzie go na tym świecie. No i właśnie, Gasa już z nami nie ma, ale album, jak już wiadomo, za niedługo ujrzy światło dzienne. I teraz pojawia się pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Zdania są w tej kwestii podzielone. Jedni mówią, że to dojenie kasy ze zmarłej osoby i na siłę promowanie tego wszystkiego, a drudzy cieszą się na wieść o nowych nutkach Peepa. Ja wam powiem, że szczerze mówiąc, raczej jestem bardziej ku tej drugiej stronie. Niech już ta Columbia Records sobie zarabia tą kasę, jakaś część dochodu zresztą pewnie idzie do rodziny Gasa. Jednak myślę, że nie ma co sobie truć tym głowy, bo za dużo niestety na to wpływu nie mamy. Z tego co wiem, jeszcze naprawdę dużo nieopublikowanych tracków istnieje i po prostu chcę je wszystkie usłyszeć. Mówię wam, w czwartek, gdy ta nuta wychodziła, znów poczułem się jak przed 2 laty, gdy codziennie wracając z uczelni, sprawdzałem SoundClouda Gasa, czy może jakieś nowej nutki tam nie wrzucił. Znów towarzyszyło mi to samo uczucie ekscytacji i ciekawości jego nowych kawałków. I już się staram po prostu nie patrzeć na te wszystkie inne sprawy, tylko doceniać jego twórczość i muzykę. No właśnie, jeśli już przy tym jesteśmy, to myślę, że już chyba możemy przejść do ogólnej oceny tracku i wystawiania oceny. Bo właśnie teraz namawiam, żebyście napisali w komentarzu, jaką notę dajecie temu trackowi w skali od 0 do 10. Mile widziana jakaś argumentacja. Więc ja, słuchając pierwszy raz ten kawałek, byłem zachwycony i w sumie dalej jestem, ale mam takie dziwne poczucie, jakby ten kawałek nie był dokończony. Serio, Gaz raczej nie zamykał się w tak krótkim, zapętlonym tekście w swoich utworach. Oczywiście, mogę się tutaj mylić, ale myślę, że gdyby Gaz dłużej żył, jakoś dopracowałby to wszystko. No i mam też wielką nadzieję, że w tym całym albumie takie wrażenie nie będzie pojawiało się za często. No ale podsumowując, ja daję tej piosence notę 8. To co, jak taki format filmu wam się spodobał, to nie zapomnijcie wynagrodzić go łapką w górę. Nie zapomnijcie też w takim razie zasubskrybować tego kanału, bo wbijamy 100 tysięcy do końca roku. No i przypominam o ocenie tracku w komentarzu na dole. Tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.